No może być zabawne, co? Czy widać? To jest odbija, się, tak, odbija się w tym. Lustro, tak, tak. Więc to widzę najwięcej, nawet bez okularów, że mniej więcej jestem w kadrze. No. Historyczny moment. I tak, i zostanie odpalony, jak pan mnie usypia, tak? To jeszcze raz? Jak pan usypia, zostanie odpalony? No, ja zawsze uśpię. Chwila i już odpalony. No, czy coś mam zostawić? Nie, wszystko może 0, być. 3 mm? No, może być, może pójść nawet do zero. Nawet zero? No, ja już mam dosyć. To mi kojarzy za bardzo z zimą, a ja mam dosyć zimy. To od razu jutro wiosna? Tak. No dobrze. Dobrze, to od razu ciacham. Etapami? Czy lecimy? Lecimy. Może etapami, nie wiem. Pasuje, już będzie zero. Już nie ma wyjścia. Za szybko się wzięłam do roboty. Tak. Nie, to dobrze, znaczy etapami znaczy, że najpierw ja wyglądam jak Lenin, potem jak Hitler i tak dalej. No tak, po kolei. No. Do urozmaicenia to mogę zrobić jeszcze hiszpańską bródkę najpierw. No. W innym wydaniu się pan zobaczy. No. Jak się podoba, to może zostawię. To się nazywa hiszpańską, tak? Najpierw? Tak, ta malutka. Za 2 miesiące pan zrobi, czy nie? Jeszcze raz? 2 miesiące czego? 2 miesiące czasu? Pan trzyma tą bródkę? No to często to jest to 21 marca do urodziny żony i pierwszy dzień, no i pierwszy dzień wiosny za jedno. Ale to ja szczerze mówię, ja mam fotografa, który przychodzi do firmy w tym tygodniu i myślę, że wolałbym wyglądać dla tej fotografii, jak ja zwykle wyglądam. Też tak myślę, że lepiej. Jak się pan sobie podoba? Jest za co złapać, można pociągnąć. Okej. Okay. Ja jeszcze zostawię pana w samym końcu. Pan zobaczy w samym Ha
I look like a guy of bedknobs and broomsticks. Aha. Chcesz zobaczyć na dole, co zostawiłam. Teraz jak hip hop. Gdyby nie on, to teraz każdy by szedł z takimi krótkimi. Czyszczę trochę. Szybka nie obcięta, tak? Ein Reif, eine Zeit, ein Führer. Ja to ja? No. No dobrze. Coś do picia? Tak, chętnie kawę z mlekiem. Proszę. Patrzę, tu wszystko to zabierałam tylko. To ja wyglądam teraz jak ksiądz. Tylko nie ten kolor. No tak. Ale zawsze mogę zmienić kolor postprodukcji. Oj, można. Może być, może wychodzić całkowicie fioletto. Może. W postprodukcji. Trochę świętości nikomu nie zaszkodzi. No. No. Tak, żeby byłoby dobrze na fotografii, żeby ułożyli się ładnie do fotografii. Dobrze. Już rok, środę dopiero, ale ja jutro jadę do Pragi. Po tą Pradze, tak? Tak. Wolałbym wyglądać jak ludzi. Stylista od razu jakiś, który będzie układał, czesał, modelował wszystkich po kolei do zdjęcia. No powinien być, tak. O wizerunek firmy trzeba zadbać. No.
Bardzo dobry kolega tych chłopaków powiem, tuż się opalać też, jeśli fotograf będzie w szkole. Ale co było, to było lepiej zrobić przed, prawda? Po ostrzyżeniu lepiej. O, tak, bo wtedy tu odsłaniam uszy, wszystko odsłaniam, żeby nie było białego śladu. Nie mogłem bez problemu się opalać, bo teraz no, bym miał no tak dziwną twarz. To mogłoby się dopiero się opalać. No, tak. No dobrze, tak się stało. Żeby pan za czerwony nie wyszedł. No, człowiek pomarańczowy. No, też niedobrze. chciałem po prostu myśleć o wszystkich różnych rzeczach naraz. Okay. Pierwszy raz pisałem taki piernik tutaj. Tak, ostatnio właśnie zmiana. Dobra. Ciasteczka małe są. Tam rozmaicenie. Na dole, bo tam jest ten jarny kisielek. To się kupiłaś kisielek? Nie, to chyba wiśniowy. Ale
Centralny, czy nie? O, to tam tak się panu rozkłada. Tak? Na środku, no. No o. Same się tak przyzwyczaiły i się rozkładają. Okej. Bardzo dobra grupa, moim zdaniem.
Ponoć będzie troszkę wiatru, prawda? Tak, wieje dzisiaj cały dzień. Bardzo mocno. Na pogodę jak wiatr. Mam nadzieję tylko, żeby nie odwołali loty jutro, bo mam za mnie samolot. No, bo to czeskie linie umieją odwołać loty, to odwołali mi lota. Ale to od nich, a do nich ten problem jest taki, jak pan. To znaczy, że do nich to jednego ranka to odwołali lot do Pragi. Ja jechałem pociągiem. A to był śnieg. A pociąg mógł przez śnieg, a samolot nie. A u nas pociągi też śnieg jeździ. W tym okresie. A to kosztowało 10 godzin. Czyli wtedy tak. Że powinno być 8. Tak, niestety. Nad samolotem jest o wiele, wiele szybciej. Tak. Ale to pociągi są przyjemne i można spędzić i pracować. To jedyne, co ja mogę dać do pociągu. Można się relaksować, no, tak. Nie tylko pracować. Tak. To można się dać w tym, gdzie akurat tylko... Mniejszy pan przybrał, prawda?
znaczy, że przydziałek to ja nie jestem pewny, czy... Ja wolę tak jak bezpośrednio do tyłu. Dobrze. Jakby, no, nie rozkładać na boki. No nie za bardzo. Dobrze. Nie mój wiek. Nie mój wiek? To jest ostateczny efekt. Wyżej. No. Super, dziękuję. Bardzo proszę.